Jesteśmy we wsi Strzemeczna Stara, u skrzypka pana Lewandowskiego. Panowie właśnie tutaj się przygotowują do gry. Strzemesznej Starej były dla mnie wielkim zaskoczeniem. Dlatego, że ja tam pojechałem właściwie z takiego poczucia obowiązku dokumentacyjnego, bo przez lata całe nikt mi nie opowiadał o tym, że w tej wsi jest jakiś skrzypek, w ogóle jakiś skrzypek. I właściwie ja się w jakiejś przypadkowej rozmowie dowiedziałem, że a, to tak jest, ale wie pan, on już dawno nie gra, zniechęcano mnie w ogóle, że to panie, to taki już stary człowiek, schorowany tam i tak dalej. No ale z takiego obowiązku pojechałem. Bardzo miła rodzina, życzliwa, pan Jan taką jasną, słoneczną, pogodną twarzą, uśmiechnięty, życzliwy bardzo. To też się dosyć rzadko zdarzało u muzykantów i mówi mi, wie pan, no ja nie grałem już od 60 roku, 1960 roku, dlatego, że mówi, że bardzo zachorował i mówi, a to te statki się będą poniewierały po domu, no jakiś grosz będzie, no i sprzedał basy, skrzypce, bęben. Po jakimś dłuższym czasie się wykurował z tej choroby, no ale już do gry nie wrócił. W międzyczasie już nastąpiły zmiany, przyszły harmonie, przyszły jazzy, już nikt nie chciał słuchać basów. No i tak właściwie kompletnie zapomniał o grze. I ku mojemu zdziwieniu powiedział, a wie pan, jakbym miał tak skrzypce, trochę tak z miesiąc potrenował, to bym się zgodził. No to ja mówię, wie pan co, panie Janie, ja po prostu panu takie skrzypce przywiozę, a czy będzie pan miał jeszcze z kimś tutaj zagrać? A on mówi, tak, to jeszcze jest tutaj i tam z rodziny jest ktoś jeszcze tam i basista się znajdzie i bębnista, więc ja w ogóle zastrzygłem uszami, no bo znalezienie, prawda, w 87 roku basisty nie było takie proste, no. I właśnie ta scena, którą tutaj sfilmowałem wtedy, to jest właśnie ta scena, która pokazuje, co ja zastałem tam po miesiącu, bo tak zajechaliśmy samochodem i już słyszę muzykę, myślę sobie o ranę, dobra nasza i słyszę, że rzeczywiście nieźle grają. No i taka przemiła scena, oni stali na podwórku, czekali na mój przyjazd, panowie. Zeszło się trochę ludzi ze wsi, ciekawych jak muzykanci grają, no i grali. Ja byłem rzeczywiście zaskoczony jakością tej gry, bo jednak się tego nie spodziewałem, że ta kapela po tak długiej przerwie będzie tak świetnie grała. Pamiętam, jak się panowie tam wygrali na podwórku, poszliśmy do domu, to właśnie nie tyle domu, do takiej letniej kuchni. No i to bardzo fajna scena, bo drzwi otwarte i przez okna, przez drzwi tłum ludzi napierał, patrzył się, był ciekawy, jakich muzykanci zagrają.
co jest ciekawego w tej muzyce, że pan Lewandowski mówi, że się u nikogo nie uczył. To jest prawda, ale on jednocześnie tak basy miał od cabały. Podsłuchiwał tak wybitnych skrzypków jak Ozimek z Sierzchów, jak Haber z Bobrowca, też Walowska słyszał. I to wszystko jakoś bardzo wpływało na jego muzykę. I dlatego mimo takiej dosyć dużej odległości od Rzeczycy, on należy do tej niezwykłej szkoły rzeczyckiej. Nagrania trwały kilka godzin, no już panowie zaczęli być zmęczeni, już im też zaczynało brakować repertuaru. No i wtedy pan Lewandowski zaczął grać ten nowszy repertuar, to znaczy fokstroty, rumby i tanga. Pana, a co to był za taniec? Ten? No, taki chodzuli. Tak? A jak się nazywał? No, rąba była. A to się grało normalnie na weselach, tak? Tak. I to było jak, tańczone jak chodzone, tak? Tak, chodzuli. A od dawna pan już nie bębnił? 30 lat. Tak? No. Tak? To już 30 lat minęło, jak pan nie bębnił, tak? Tak.
A proszę pana, teraz się skrzypka zapytam, a jak, od jak dawna pan nie grał na skrzypce? Tak, prawo. Tak? A pan? To już żeście 30 lat temu rzucili granie, tak? I teraz... Ale w ogóle nie widać po waszej grze, żeście tak dawno nie mieli instrumentu. A proszę pana, a pan u kogoś się uczyły? Jakiegoś muzykanta gry na skrzypcach? Nie. Sam tutaj z siebie, tak? I z basami pan chodził? Mhm. I mniej więcej 30 lat temu pan już przestał? No tak, tak. Żeby tylko 30, bo tyle mi. I to był właśnie taki skład, jak teraz tutaj panowie gracie, tak? Tak, żeście chodzili na weselach. To będzie łowerka, trzymarka. Dripia. Myślę, że muzyka pana Jana Lewandowskiego należy do takiego kanonu muzyki rawskiej, że jest jednym z tych kilku naprawdę wielkich skrzypków, którzy dają świadectwa tej kulturze właśnie, szczególnie tej szkoły rzeczyckiej. Znakomity skrzypek był.